Hej, witajcie w nowym vlogu. Jest piątek, godzina prawie 7:30. Ja właśnie wychodzę do pracy i chciałam się tylko z Wami przywitać i powiedzieć Wam, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy idę na noc horrorów. Ostatnio Wam wspominałam we vlogu, że kupiłam sobie bilety i w sumie nie mogłam się doczekać, dlatego że dawno nie widziałam żadnego fajnego horroru. I w sumie, wiecie co, nie do końca jestem w stanie uwierzyć, że to będą fajne horrory, dlatego że już mówię, byłam 3 razy na takiej nocy horrorów. 3 albo 2, właśnie teraz nie wiem. W każdym razie, no te horrory były takie bardzo dziwne. Jeden chyba taki był fajny tylko z tych wszystkich, natomiast ogólnie one nie są jakichś wysokich lotów, także no nie wiem w sumie czego się spodziewać. No nie spodziewam się żadnego super ekstra hiper horroru, natomiast no mam nadzieję, że będą na tyle dobre, że będzie się fajnie siedziało i oglądało, tym bardziej, że to leci do chyba do 5 rano, co jest cały ten jakby seans, te 4 filmy, aczkolwiek nie wydaje mi się, żebyśmy tam siedziały do 5 rano. Zresztą zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Także no, taki weekend mnie czeka, więc żegnam się z Wami, uciekam do pracy i do zobaczenia później. Hej, jest godzina 20:40, ja tak sobie siedzę, wykąpałam się, poprawiałam sobie trochę makijaż, absolutnie nie robiłam nowego, pewnie widzicie, jak ja mam czerwone oczy, ale słuchajcie, ja zasypiam, ja ledwo siedzę. Mam jeszcze ponad, no prawie 1,5 godziny do wyjścia, bo będę wychodziła o 22:00, 22 chyba 20 mamy autobus, także będę jakoś tak wychodziła i seans jest na 23:00. Nie wiem, jak ja tam wysiedzę, nie mam pojęcia. Po prostu ja się w nocy nie wyspałam ogólnie i dzisiaj jest też taki ciężki dzień i próbowałam po pracy zasnąć, ale niestety się nie dało. Słuchajcie, ja nie umiem spać po pracy i nawet jak jestem mega zmęczona, to rzadko kiedy zdarza mi się, żebym ja żebym w dzień spała, więc tak się męczę i mam nadzieję, że jakoś mi to przejdzie, to zamulenie. I że horrory będą na tyle ciekawe, że nie będzie mi się chciało spać. W ogóle też, słuchajcie, dopiero dzisiaj naładowała się moja szczoteczka, ponieważ wczoraj ją dostałam, pokazywałam Wam w poprzednim vlogu. I włączyłam ją do prądu i ona się ładowała naprawdę bardzo długo, bo całą noc i jeszcze dzisiejszy dzień. I w sumie jak przyszłam z pracy, to umyłam sobie nią zęby. I pierwsze wrażenie jest takie, że słuchajcie, taka szczotka myje zupełnie inaczej niż jak sami sobie szczotkujecie. Pewnie ci, co używają, osoby, które używają takiej szczotki już od dłuższego czasu elektrycznej, to wiedzą to doskonale, że ona po prostu, ta czystość, jaką ona pozostawia, to jest po prostu, to jest nie do porównania w ogóle ze zwykłą szczoteczką. Także już zaczynam żałować, że jej wcześniej nie używałam. Może pomoże mi w moich problemach z zębami i może faktycznie będę miała ich teraz mniej i wizyt u dentysty. Zobaczymy. W każdym razie umyłam i będę ją teraz systematycznie stosowała, więc zobaczymy, co się będzie działo. To znaczy, co się będzie działo? Mam nadzieję, że się nic nie będzie działo, tylko że będzie lepiej. No, przez chwilę zjadam też rosół sobie na kolację, bo nie zjadam go na obiad, bo coś innego jadam, sajgonki, więc zjadam sobie trochę rosołu, teraz piję herbatę z cytryną, bo też już nie chciałam kawy pić, wiecie, i tak nie wiem, czy mi, chociaż kawa mi nic nie daje, ja Wam powiem, że kawa mi jeszcze bardziej zamula, także stwierdziłam, że kawy nie będę i taką herbatę dosyć mocną sobie zrobiłam właśnie z cytryną, także jak ta herbata mi nie pomoże, to słuchajcie, już mi nic nie pomoże, więc muszę sobie przygotować tylko moje picie, kupiłam sobie sok bananowy, wodę, orzeszki i chipsy. Tak szczerze mówiąc, mam nadzieję, że tych chipsów nie zjem, ewentualnie taką mieszankę studencką sobie kupiłam, to już lepsza opcja, więc zobaczymy, jak tam w tym kinie będzie, bo jak byłam wcześniej kilka razy, to jakoś tak nie pamiętam, żeby mi się jeść chciało specjalnie. Także mam nadzieję, że i tym razem mi się nie będzie chciało. No i zapakuję się, będę musiała się jakoś ciepło i wygodnie ubrać. Jakąś bluzę od dresu pewnie i dżinsy. I tyle. No, także mam trochę usta, muszę sobie peeling zrobić, także no, słuchajcie, będę się z Wami żegnała, idę też naładować kamerę, w sensie idę, nigdzie daleko nie idę, bo muszę ją tu włączyć, tylko muszę wyłączyć aparat, żeby sobie baterię wyciągnąć, także naładuję, bo chcę Wam nagrać jutro filmik, jutro jest sobota, no, taki test tych kosmetyków z Rossmana, Wy pewnie już to widzieliście, tak mi się wydaje przynajmniej, ale tak zwlekałam i chciałabym to jutro zrobić, więc więc muszę mieć naładowaną baterię, no i tyle, także słuchajcie, uciekam i do zobaczenia już jutro. Módlcie się, abym nie zasnęła dzisiaj w kinie. Hej, witajcie w sobotę. Pewnie dziwnie wyglądam, dlatego że nie mam podkładu. Nie mam podkładu. Korektora pod oczy też nie nałożyłam. Nałożyłam tylko trochę korektora koło nosa i na brodę. I w zasadzie delikatnie tylko bronzer i brwi zrobiłam. Nic więcej nie mam, bo nie chce mi się, dlatego że mam w planie zrobić sobie maseczkę. Moja skóra jest trochę zaczerwieniona i pomyślałam sobie, że zaraz jak przyjdę, zrobię sobie maseczkę. W ogóle wstałam dzisiaj o 9:00. Nic jeszcze nie zrobiłam, a już jest prawie 11:00, bo no 10:50, bo mi się po prostu nie chciało. Leżałam, coś tam sobie w internecie grzebałam i teraz dostałam
informację SMS-a, że mam iść do paczkomatu po paczkę, więc będę wychodziła. Do kupienia za bardzo nic nie mam, ale chociaż mówię, się przejdę. I dlatego tak troszeczkę się podpicowałam, bo mówię, ta buzia jest tak czerwona, że tak głupio wyjść bez niczego. Bym wystraszyła ludzi. Także no, a jak wrócę dopiero, to sobie porobię tutaj wszystko w domu, bo muszę odkurzyć, Frani trochę posprzątać. Jedną kuwetę jej wysprzątałam, ale jeszcze została klatka, w której też muszę posprzątać. Siano, które się wala po całym domu. I co? I może pranie wstawię, zobaczę. W każdym razie jeszcze muszę głowę umyć, paznokcie. No słuchajcie, taki standard mój weekendowy tak naprawdę, bo wiecie, że ja się nie skupiam na tym codziennie, ja po prostu sobie robię, kiedy mam ochotę i zawsze przypada to sobota albo niedziela na te rzeczy. Tak samo jest ze sprzątaniem, więc dzisiaj mam ochotę w zasadzie, więc to zrobię. Nie jestem jakoś bardzo zmęczona, dlatego że, wiecie co? Jeśli chodzi o tą noc horrorów, to powiem wam, kurczę, nie chcę to upsioczyć, żeby się nie pomyślało, że ja zawsze jestem na nie na wszystko, bo ogólnie, znajdźmy coś dobrego. Ogólnie fajnie. Poszłam, spędziłam czas poza domem, z ludźmi, ogólnie nawet było momentami śmiesznie, jak to na nocy horroru, bo te filmy są, słuchajcie, tak głupie, że po prostu nic tylko się śmiać. Ogólnie, słuchajcie, filmy zaczęły się o 11:00. Ludzi full, generalnie dużo młodych ludzi, wiadomo, w sensie młodzieży takiej 16, 17, nie wiem, no oni mieli tam lat. Syf totalny w całym kinie, bo to nie może być inaczej, po prostu rozpierducha taka, że popcorn w łazience, słuchajcie, zlewy pozapychane tym popcornem, po prostu to było coś w ogóle nieprawdopodobnego, co się działo w kinie, a byłam już kilka razy na nocy horrorów i takiego czegoś jeszcze chyba, takiego syfu nie widziałam nigdy. I co, filmy, słuchajcie, ja jak wychodziłam o... przed trzecią, to słuchajcie, dopiero dwa filmy poleciały, w sensie były puszczone, poleciały, no poleciały, bo one się zaczęło o 11:00 i do jakoś do około pierwszej chyba trwał ten pierwszy film, no nie do pierwszej, do wpół do chyba pierwszej, wtedy było jakieś 10 minut przerwy i jakoś ten drugi leciał i właśnie on się skończył przed trzecią. Czyli słuchajcie, jak jeszcze by miały być dwa filmy, to one by się chyba skończyło o 7:00, nie mam pojęcia, natomiast kurde, one są tak głupie, te filmy, które oni dają w tej nocy horrorów. Pamiętam kiedyś, zawsze był jeden jakiś taki fajny, który akurat leci w kinie. Pamiętam, chyba Obecność była, ja byłam na takich maratonach, że naprawdę chociaż jeden czy dwa były takie okej. A dwa pozostałe takie, wiecie, można było obejrzeć, a nie trzeba było. Natomiast to, co wczoraj było, to słuchajcie, to było coś w ogóle straszne. Ten pierwszy to chyba było, ja nie pamiętam tytułów, Złe miejsce? Ja nie wiem, czy to po prostu, słuchajcie, ktoś robi parodię czegoś, czy to jest horror w ogóle, bo ludzie się, wiecie, jak ci młodzi, oni się napiją, oni się chichrają cały czas, gadają, chodzą przed siedzeniami, nie patrzą w ogóle, no bo nie chcą, to wychodzą sobie, a wiecie, na seansie normalnym nikt tak nie łazi, no bo bez przesady. A tutaj każdy się kręci, krzyczy, ględzi, telefonem coś robi i tak naprawdę to jest takie oglądanie, wiecie, no ale na szczęście te filmy nie były interesujące, więc też jakoś mnie to nie rozpraszało specjalnie, bo i tak mi się nie chciało oglądać. Także, no mówię, fajnie, bo spędziłam inaczej noc, wieczór niż śpiąc, ale no... Nie wiem, ja mogę iść na maraton jakiegoś horroru, tak jak czasami lecą, ale na taką noc horrorów ja nie wiem, czy ja jeszcze pójdę. To jest chyba, nie wiem, jak ktoś już naprawdę się nudzi, nie ma co z czasem zrobić, to może sobie iść, ale żeby obejrzeć coś fajnego, to absolutnie, to nie. Jak byłyście, to dawajcie znać, czy wam się te filmy podobały, bo tam były chyba dwie sale i w dwóch salach leciało co innego, tak mi się wydaje, bo to były dwa różne maratony. Natomiast jak patrzyłam na tytuły tych drugich, to tak samo głupie, bo ten pierwszy był, słuchajcie, o... O czym ten pierwszy? Ten pierwszy to był o jakimś potworze, wampirze, nie wiem co to było w ogóle, ale słuchajcie, tak zrobiony, że naprawdę tego się nie dało oglądać w ogóle. A drugi to było coś o oczyszczeniu, o opętaniach, tylko że słuchajcie, kiedyś filmy o opętaniach, to z lat 70. na przykład, to były filmy o opętaniach i one są tak straszne, że ja już teraz na przykład nie lubię takich filmów. Oglądałam, a teraz nie przepadam. Natomiast ten film to był taki nowoczesny film o opętaniach, że kręcą filmiki na YouTubie i ktoś udaje egzorcystę i po prostu niby, że tam wiecie, przeprowadza te egzorcyzmy na ludziach, którzy oczywiście są podstawieni, natomiast no, widzowie jakby tego nie wiedzą i to oglądają i ten ktoś chce zdobyć popularność tym. Czyli takie nowoczesne egzorcyzmy, takie pomieszanie czegoś strasznego z czymś nowoczesnym i wyszło do kitu totalnie, także...
Kto wymyśla takie filmy, powiedzcie mi? Kto? No, także... No, a dzisiaj będę, mówię, zadbam trochę o siebie z tej okazji, że wieczór był średni. Zadbam trochę o siebie i o mój dom. I co? I nie wiem, wieczorem chyba będę dziś też wychodziła do Gdańska. Będę dziś jechała, ale nie na dyskotekę, tylko w sensie gdzieś tak posiedzieć sobie w jakimś pubie. Zobaczę jeszcze, co się będzie działo w ciągu dnia. Natomiast teraz wychodzę i do zobaczenia pewnie jakoś w ciągu dnia. Witajcie wieczorem. Jest za 10:08. Ja właśnie się pomalowałam. Mam taki makijaż, bardzo bym powiedziała, dzienny w sumie, bo tak mi się dzisiaj chciało. Mam ten cień kolor tatu troszeczkę mocniej, bo zawsze robię na dzień tylko cieniem tym kolor tatu. A dzisiaj, Franusiu, a dzisiaj jeszcze dołożyłam sobie trochę ciemnego cienia tak w załamaniu i pod okiem. No patrzcie, no co za łobuz. I do tego rozświetliłam trochę kąciki wewnętrzne, róż, bronzer, także no Franuś, no zobaczcie, siedzi tutaj łobuz jeden. Nie wolno, Franulku. I teraz będę szła sobie kręcić włosy tą lokówką nową, którą właśnie Frania gryzie, o tą z AliExpress. Jeszcze jej nie używałam i pomyślałam sobie, że dzisiaj właśnie będzie debiut. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja myłam włosy, one są trochę takie pofalowane, dlatego że same mi schły. Ja jej dzisiaj nie suszałam suszarką, więc wyglądają jak wyglądają. Także nawet w sumie będzie lepiej, jak je sobie troszeczkę pokręcę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Paznokcie też pomalowałam na taki bordowy, ciemny kolor, więc... No, i będę się jeszcze ubierała, jeszcze muszę zjeść. Ja i tak dopiero wychodzę znowu o 10, bo jadę tym samym autobusem co wczoraj, o 10:30, także... No, także do pubu, słuchajcie, wam powiem szczerze, że można jechać wcześniej, natomiast... to jest taki pub, gdzie się też tańczy, więc tam raczej ludzi wcześniej nie ma, więc nie ma wcześniej po co jechać, więc... jedziemy tak ostatnim autobusem i tyle. Więc co, idę, słuchajcie, kręcić i... pokażę wam się za chwilę, oby coś z tego wyszło. No muszę wam powiedzieć, że ta lokówka jest co najmniej dziwna, dlatego że ja spodziewałam się, że będą tego typu loki, ale ja już brałam takie grube pasma, starałam się ich nie dzielić na kilka takich, wiecie, poziomych pasów, tylko tak łapałam całe te włosy, żeby te loki były jakby większe, a one nie wychodzą większe, to wychodzą takie weselne loki, to jest bardzo dziwne, trochę tak... przypominające taką karbownicę, wiecie, jak się kiedyś robiło takie drobne fale, to też coś takiego wychodzi i bardzo mi się to nie podoba. Ja to rozprostowałam oczywiście na tyle, ile się dało, ale pewnie widzicie, jeszcze trochę tam jest pokręcone, gdzieniegdzie. Takie dziwne siano się trochę robi. Nie wiem, w ogóle mi się to nie podoba, no trudno, tak pojadę, no co mam teraz zrobić, natomiast może się wyprostuję, bo jest takie wiatrzycho, ale w ogóle nie o to mi chodziło, w ogóle. Jakoś tak, nie wiem, wręcz te włosy wyglądają miejscami, jak one były takie zgięte, wiecie, tak nieatrakcyjnie. A ja chciałam sobie wziąć przydziałek na środek i spiąć spinkami z jednej strony, ale wątpię, że to mi wyjdzie. Nie wydaje mi się, żeby to miało wyjść, ale no zobaczymy. Może dołożę sobie jakąś mocną szminkę i słuchajcie, nikt nie będzie zwracał uwagi na te włosy. To muszę jakoś sobie poradzić z tym, no co teraz zrobię. Ja i tak sobie mocno ich nie kręciłam, bo jak już zaczęłam widzieć, znaczy jak już widziałam, co mi zaczyna wychodzić na tych włosach, to po prostu już nawet z tyłu nie mam jakoś mocno pokręconych, bo nie chciałam mieć takiego siana, no bo takie siano wychodzi, także nie polecam wam tej lokówki, no chyba, że nie wiem, taki efekt wam się podoba, ale wątpię. Dobra, słuchajcie, maluję się, ubieram i jak jeszcze mi się uda, to pokażę wam, w czym wychodzę. Nie będzie to nic jakiegoś takiego ekstrawaganckiego, natomiast... no zobaczymy, może wam się w tym jeszcze pokażę, bo mam jeszcze prawie 2 godziny, teraz zacznie się, zaraz mam talent, także sobie obejrzę i muszę coś zjeść, bo ja dzisiaj, słuchajcie, praktycznie przez cały dzień nic nie jadłam, jakoś tak nie chce mi się, bo mi strasznie głowa boli, bo ta pogoda się zmienia, ma być bardzo zimno w przyszłym tygodniu, także no wiecie, jak to stary człowiek odczuwa wszystkie zmiany pogodowe, także no dobra, także uciekam na razie i do zobaczenia jeszcze za jakiś czas. No dobra, ja już się wyszykowałam, dlatego że plany się zmieniły i jedziemy chwilę wcześniej. Jest 21, teraz 20, więc za jakieś 20 minut będę wychodziła, więc musiałam się już ubrać. Domalowałam sobie usta pomadką z Bourjois, tą taką w kredce, nude. Założyłam zegarek, dodatkowy wisior z HM-u. Mam też, bo ten miałam wcześniej, już noszę go w sumie cały tydzień, to kółko. Zwykły t-shirt z HM-u czarny, oczywiście jestem na czarny, jakby inaczej. Nerka z Reserved? Najbardziej, słuchajcie, lubię chodzić z nerką, jest mi najwygodniej. Spodnie Bershka, tradycyjnie. Słuchajcie, ja na 7 dni w tygodniu 5 razy noszę Bershkę, także te spodnie z Bershki, więc jutro idą do prania. Także te spodnie i do tego mam botki na obcasie z CCC, także z zeszłego roku. Także tak to wygląda.
To nie jest nic nadzwyczajnego, bo wcale nie chciałam, żeby było nadzwyczajnie, bo wiecie co? Czasami człowiek im bardziej się stroi, tym potem jakby docelowo gorzej wygląda i źle się czuje w tym, także gorzej się czuje. Także stwierdziłam, że najprościej na czarno to jest to, co ja lubię. Co to frania tam gryzie? Także no, tak będę wyglądała. Dalej wyglądam jak wieśniak, jeśli chodzi o włosy, natomiast już się prostują, więc tak tego nie widać. Ale wiecie, co zauważyłam? Że właśnie ta lokówka ona jest tak dziwna, że ona tak jakoś, ja i tak miałam nastawione tylko na 170 stopni, bo tam sobie regulujecie tą temperaturę i mimo to, jak przygrzałam sobie dosłownie, no, policzyłam do 3, także 3 sekundy i te włosy właśnie zostają takie loki, ale za małe te loki są i po prostu one brzydko wyglądają na całej długości. Natomiast tak sobie pomyślałam, że one fajnie dodają objętości. Wystarczy po prostu zebrać sobie ten skalp, żeby tej góry nie robić i pod spodem sobie tak przy głowie zrobić z każdej strony i wydaje mi się, i wtedy puścić tą górę i wydaje mi się, że wtedy będziecie miały większą objętość. Także specjalnie absolutnie nie polecam, nie kupujcie. Natomiast jak już macie i nie wiecie, do czego wykorzystać, to właśnie do tego. Też kiedyś polecali karbownicę taką, jak macie, jakbyście miały z kiedyś albo kupiłyście, to też żeby właśnie pod spodem sobie trochę te włosy przygrzać przy głowie, no nie wiadomo jak mocno, żeby sobie ich nie zniszczyć, jak będzie przygrzewały, ale tak na chwilę, tylko właśnie użyć jej, żeby po prostu ta objętość była większa i no to na pewno działa, bo ja widzę teraz po swoich włosach, że objętość jest większa, tylko takie brzydkie są na końcach, no ale dobra, jest wiatr, może będzie padać, o Jezu, by nie padało, no ale dobra, jest wiatr, to mam nadzieję, że one się wyprostują, zresztą już tak nie widać tego, mam wrażenie, po ciemku tylko tam zauważę, także dobra. Także słuchajcie, ja będę uciekała i co? Do zobaczenia w takim razie jutro. Hej, witajcie w niedzielę. Nie patrzcie na te włosy, bo to jest jakaś tragedia. Wczoraj wieczorem na szczęście tego tak nie było widać, ale wiecie co, ten skręt dziwny, on jeszcze podkreślił tą matowość tego rozjaśnianego włosa i muszę wam powiedzieć, że mam pewne przemyślenia co do włosów. Mówiłam wam, że w grudniu chcę zrobić sobie taką dużą metamorfozę włosową. Z racji tego, że nieraz wam wspominałam, że ja lubię i ciemne włosy u siebie i jasne, pomyślałam sobie, że zrobię sobie dla odmiany jasne, ale takie naprawdę, chciałam dużo jaśniejsze zrobić, taki jasny blond i ściachać je porządnie, tak. To też już mi chodziło po głowie jakiś czas. No te włosy są niestety, no nie wyglądają, wiecie co, one nie są jakieś super zniszczone, ale moje włosy, ich struktura się zmienia z dnia na dzień. I jak ja mam ostatnio fryzjera, to fryzjerka mi powiedziała, że te włosy nie są ani rozdwojone, z nimi nic się nie dzieje, tyle że po prostu one stają się, to jest chyba, znaczy bardziej porowate, tak, jak one się robią takie matowe. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, że włosy są zniszczone. Natomiast jak teraz ona mi rozjaśniała te włosy, bo ja chciałam rozjaśnienia, chciałam rozświetlenia tej twarzy i ja jestem z tego zadowolona, to nie jest tak, że mi się nie podoba to rozświetlenie, ale problem jest tego typu, że niestety włosy u góry mam mega świecące, a ten dół jest mega matowy i ja chyba tak nie mogę chodzić, słuchajcie, w takich włosach. No na razie tak będę, nic z tym nie zrobię, bo no bo nie. Aczkolwiek docelowo ja chyba będę chciała jednak, słuchajcie, jeden kolor ciemniejszy. To nic, że on mnie postarza, tak jak większość, znaczy nie większość, źle mówię, jak część z was mówi. Aczkolwiek mi to nie przeszkadza. Ja wolę wyglądać trochę starzej, a mieć piękne, świecące włosy, niż po prostu chodzić w czymś takim. A ja miałam włosy rozjaśniane, słuchajcie, wodą do takiego do tonera, taką bardzo, bardzo słabą, także do color toucha, o. Także słuchajcie, no jakby to powiedzieć, no te włosy inaczej wyglądają po rozjaśnianiu. Ja się nie nadaję do takich włosów. Ja jestem przyzwyczajona, już ostatnimi czasy się przyzwyczaiłam do tego, że moje włosy się świecą, więc no, więc takie mam przemyślenia co do włosów. Jeśli chodzi o makijaż, to mam dzisiaj taki delikatny. Mam tą pomadkę na ustach, gdzie ona jest? Tu. To Miss Sporty. Dlatego, że nie malowałam się jakoś mocno, bo nie ma takiej potrzeby, więc na razie mam opaskę, ale ja ją zdejmę i no będę musiała spiąć te włosy, żeby te loki nie, żeby ich nie było widać, bo one wyglądają, słuchajcie, tragicznie. Zobaczcie, jak taka po komunii dziewczynka, bo kiedyś takie się robiło włosy na komunię i na drugi dzień takie były, takie już trochę rozczesane, ale nie do końca, także pewnie je zepnę. Natomiast najpierw pokażę wam, zanim wam powiem to, co chcę jeszcze powiedzieć o w związku z czymś innym, w ogóle inny temat chcę jeszcze poruszyć, to pokażę wam dwie rzeczy, które skończyłam. Ja nie wiem, czy wam ten tuż pokazywałam, czy nie, to jest ten, właśnie nie, co to jest napisane? Nie wiem, nie wiem, co to jest za nazwa, słuchajcie, no próbuję się rozczytać, ale nie wiem.
Jeszcze nie chcę się przybliżyć, słuchajcie, kamera sfokusować. No na pewno jak go zobaczycie, znaczy będziecie przy szafie Lovely, to będziecie wiedzieć, który to jest, bo jest tylko taki jeden. On miał niby dawać maskara do rzęs z ultraczarnym pigmentem. Specjalnie zaprojektowana silikonowa szczoteczka, idealnie rozdziela i wydłuża rzęsy. Słuchajcie, rozdziela, ale dla mnie w ogóle nie maluje. To, co ona zostawia na rzęsach, to są po prostu jakieś nitki w ogóle. Czarne, ale nitki. Z racji tego, że to są nitki, do tego czarnego praktycznie w ogóle nie widać. Także nawet jak próbuję nawalić grubą warstwę, słuchajcie, nie da się. Po prostu efektu nie ma żadnego. I ja już ją kiedyś miałam i pamiętam, że lepiej malowała. Przynajmniej na początku. A tutaj ani na początku, ani teraz na końcu po jakimś miesiącu, bo ja też ją zostawiłam, żeby trochę przyschła. Bo myślałam, że to będzie rozwiązanie. Niestety to nie było rozwiązanie. Szczotka nawet fajna, taka silikonowa, dość wygodna bym powiedziała, no ale co z tego, ten tusz jest po prostu do kitu, także wywalam opakowanie. On nie jest drogi, on kosztuje koło, tak jak wszystko, tam 12 zł. I skończyłam też taki produkt do brwi z Wings of Color. Ja miałam w kolorze 02 blond i słuchajcie, to był bardzo ciemny kolor i w ogóle on się nakładał w dość dużej ilości, w przeciwieństwie do tuszu. Fajna szczoteczka taka malutka, zobaczcie. Tutaj nie wygląda, ale jak go się nałożyło na brwi, to on naprawdę dawał dość mocny kolor i dość jak nałożyłyście za dużo, to ten kolor był dość ciemny, także jak myślicie, że to będzie do jasnych brwi, to nie. Bardziej bym polecała właśnie do takich ciemnych brązowych albo takich grafitowych, jak mam ja, to on się lepiej sprawdzi. Natomiast ja na razie nie kupuję go ponownie, dlatego że, mimo tego, że był fajny, nie kupuję, bo ja mam przeźroczyste jeszcze, które muszę skończyć, chyba dwa, więc nie będę tutaj jakby specjalnie kupowała kolejnego, nie mam takiej potrzeby. No ale ogólnie produkt ok, tylko musicie zwrócić uwagę na ten kolor. I słuchajcie, teraz wam coś powiem odnośnie odnośnie czego? Odnośnie... W ogóle tak patrzę na siebie, jak jestem blada. Muszę dzisiaj się wysmarować jakimś... Albo tu jest tak rozjaśnione w kamerze. Muszę wysmarować się... O, już trochę lepiej. Jakimś samoopalaczem, bo... O, no teraz wyglądam tak, jak wyglądam. Wtedy było za jasno. W każdym razie, słuchajcie, chcę wam powiedzieć o... Znowu na YouTubie ostatnio zauważyłam, bo ja wam mówiłam, że co jakiś czas będę wam mówiła o tym, co mi się najczęściej wyświetla. No, ostatnio zauważyłam, że najczęściej wyświetlają się filmiki coś w stylu, że... Wszystkim brakuje starego YouTube'a. Ja oglądam YouTube'a od 10 lat, nie wiem czy wy już wtedy oglądałyście, wtedy kiedy dopiero pojawiały się pędzle Hakuro, nie można było ich kupić. Ja już wam to kiedyś mówiłam, kiedy tak naprawdę na YouTubie, ja pamiętam wtedy z YouTube'a tylko Szusz i taką Izabelę, która zresztą była chyba koleżanką Szusz, tak mi się wydaje, no znały się, bo kiedyś Szusz o niej wspominała, bo ona słucha Depeche Mode, ta Izabela, i ja ją tak zapamiętałam. W każdym razie, słuchajcie, to były takie dwie dziewczyny, które chętnie oglądałam, innych nie kojarzę, nie pamiętam. Zaczęły dochodzić z każdym rokiem coraz więcej i YouTube stał się takim, wiecie, skupiskiem po prostu ludzi, którzy coś tam tworzą, coś pokazują i faktycznie się zmienił bardzo. Przyjemność oglądania YouTube'a stała się, znaczy jest coraz mniejsza, dlatego że no YouTube to jest jedna wielka reklama i tego nie da się ukryć, tak jak Instagram czy tam jeszcze jakieś inne media społecznościowe, natomiast są osoby, które można obejrzeć jak najbardziej i też nie wszystkie reklamy mi przeszkadzają, to słuchajcie, wszystko zależy jak to jest, jak YouTuberka jakby, z jaką częstotliwością jaką częstotliwością, słuchajcie, żebym jakoś źle nie powiedziała, albo jak bardzo zarzuca swój kanał reklamami, o może tak, bo jak są jakieś, jest kilka takich reklam, wiecie, że ktoś faktycznie coś przetestował i pokazuje i poleca, no to ja jestem w stanie jakby to przyjąć na klatę, oglądam, jest okej. Natomiast jak ktoś nawet nie przetestuje i tylko pokazuje, to można wam powiedzieć, że staje się to mega nudne. I właśnie, tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Bo wszyscy psioczą na YouTube'a, ale w takim codziennym życiu, słuchajcie, zobaczcie nawet lekarzy, farmaceutów, pani w drogeriach. Nie wiem, czy wy wiecie, no kto pracuje pewnie w tych zawodach, to wie, jak ktoś nie pracuje, to może nie wie. Słuchajcie, tak jak farmaceuta też ma zapłacone, ma jakieś zniżki, prezenty za to, że poleci wam daną rzecz i wam ją sprzeda. Nie wiem, czy wy o tym wiecie. Idziecie do apteki i czasami czegoś szukacie i farmaceuta mówi, niech pani sobie weźmie to, to jest super ekstra i on wam tak samo jak na YouTubie dziewczyny poleca, nawet często nie testując tej rzeczy, bo
bo ten farmaceuta ma za to kasę, jak wam sprzeda. Także potem z systemu robi się wydruk i oni po prostu są rozliczani za to. Mają przeróżne prezenty, właśnie kasę czasami. Także im się to opłaca wam wcisnąć i sprzedać. Tak samo jest w drogeriach, tak samo jest, no tak jak mówię, lekarze tak samo robią. To dlaczego, słuchajcie, nie wiem, czy wy zauważyliście, jak sezonowo ludzie chodzą do lekarzy ogólnych i lekarze ciągle przepisują to samo. Ja czasami mam wrażenie, że jest jeden lek na wszystko. Po co w ogóle kupować? Ja już w ogóle jestem przeciwna, słuchajcie, braniu antybiotyków i tak dalej. Ja wiem, że czasami trzeba, tylko antybiotyk jest taką trucizną, że lekarz przepisując komuś antybiotyk powinien najpierw go zbadać, żeby zobaczyć pod różnym kątem, żeby zbadać go i zobaczyć, czy faktycznie to jest antybiotyk dla niego, bo słuchajcie, można sobie tylko zaszkodzić tym antybiotykiem, natomiast nikt tego nie robi, po prostu bach, przepisują i potem połowa ludzi jak jest przeziębiona mocniej, idzie do lekarza, to dostaje to samo lekarstwo, także no tak jest, więc też nie można, słuchajcie, tutaj teraz mówić, że YouTube to jest po prostu jedna wielka reklama czy Instagram, bo cały świat się na tym opiera, słuchajcie, no wszyscy z tego żyją i tak jest, więc no tak patrzyłam na te patrzyłam na te filmiki ostatnio i każdemu brakuje starego YouTube'a, no ale słuchajcie, to właśnie YouTuberki stworzyły ten YouTube, więc i to YouTuberki teraz mówią, że brakuje starego YouTube'a, no słuchajcie, no to niech one coś zmienią w filmikach, bo to też nie jest tak, że YouTube się sam nie robi. Dziewczyny, które mają małe kanały, one nie są kanałami stricte reklamującymi przez cały czas coś. Także to te właśnie duże kanały, które najwięcej narzekają, że brakuje starego YouTube'a, no to jakby, no niestety, ale one jak doprowadziły do tego, że YouTube tak wygląda. Nie winię nikogo, nie w tym sensie ja to mówię, tylko po prostu, no słuchajcie, no trochę taka hipokryzja, nie? W tym wszystkim, więc warto by się tu zastanowić, co ewentualnie zmienić w swoim kanale, żeby ten YouTube inaczej wyglądał, albo dążyć do tego, żeby ten YouTube wyglądał tak jak kiedyś. No tak jak mówię, wszyscy z tego żyją, więc tego nie da się jakby uniknąć, tego, że ktoś będzie coś reklamował. Okej, ale może jakoś to zminimalizować, albo chociaż zrobić tak, żeby to nie było takie suche pokazywanie czegoś. Właśnie, otwieranie kalendarzy adwentowych. Możecie mi powiedzieć, moje drogie, po co są filmiki z otwieraniem kalendarzy adwentowych? Ani jednego nie widziałam, w ogóle nie mam zamiaru obejrzeć, natomiast ja w ogóle nie rozumiem, po co są nagrywane tego typu filmiki. Co to ma na celu? Brakuje tylko choinkę, żeby wstawić do pokoju i żeby youtuberka siedziała i pokazywała te kalendarze. Słuchajcie, właśnie przez takie coś ja mam wrażenie, że my już na nic nie czekamy. Jakby ten kalendarz się otwierał w momencie, kiedy go trzeba otworzyć, kiedy trzeba go zacząć otwierać i sprawdzać, co tam jest. I wszystko z niespodzianką, co każdego dnia będzie, to jest super, to jest ekstra. Oczywiście pod warunkiem, że nagrywa to parę osób, a nie cały YouTube. Natomiast wiecie, o co mi chodzi? Po prostu to jest taka niespodzianka, na to się czeka, to jest fajne. A to, co się dzieje, powoduje, że my na nic nie czekamy. Słuchajcie, wszystko jest takie po prostu bardzo się robi takie powszednie. No jest wrzesień, trzeba otwierać kalendarze adwentowe. Słuchajcie, nie kumam tego, nie kumam totalnie i nie wiem, po co to jest robione. Dla mnie, ja w ogóle sobie nie kupię takiego kalendarza, zacznijmy od tego, a jak ja bym go miała, to na pewno bym go nie siedziała i nie otworzyła całego od razu, bo co to ma na celu? To nawet dla nikogo wtedy już nie jest niespodzianką, co tam w tym kalendarzu jest. Ja wiem, że z jednej strony, jak ktoś będzie chciał kupić komuś czy cokolwiek, no to może jakby będzie wiedział, co tam jest w środku i wiecie, no często można się nadziać, tak? Bo te kalendarze tanie nie są, a w środku są różne czasami dziwne rzeczy, bo pamiętam w zeszłym roku jakieś oglądałam. Natomiast i tak uważam, że to jest po prostu totalnie bez sensu to otwieranie tych kalendarzy i no i tyle. Ja chciałam sobie z wami pogadać, bo słuchajcie, czasami tak mam, że po prostu tak się zastanawiam nad tym wszystkim i wiem, że jedna osoba świata nie zmieni, ale z drugiej strony, no kurczę, wszyscy to widzą, a nikt z tym nic nie robi. No to słuchajcie, no od nas zależy, jak to wszystko będzie wyglądało. To jest... A dobra, nie będę się rozgadywała, bo słuchajcie, to są takie tematy, żeby mogła gadać i za chwilę znowu vlog wyjdzie 40 minut. No może innym razem wam powiem. W każdym razie, powiedziałam, co chciałam powiedzieć, a teraz się ubieram i będę wychodziła, dlatego że muszę wyjść, a pogoda jest taka nieciekawa, słuchajcie, tak brzydko jest, ja w ogóle wcześniej tak wytańczyłam i było tak fajnie, także mam dobry humor dzisiaj, nawet się wyspałam przez to przestawienie czasu, a i tak wróciłam po trzeciej, więc to już było po czwartej po staremu, także i tak wcale nie szybko, ale jakoś jestem taka wyspana, pełna energii i w ogóle, także no, dzisiaj mnie czeka właśnie jeszcze samoopalacz i nie wiem co, zobaczę, może sobie coś fajnego obejrzę? Chyba na horrorek nie mam ochoty po ostatniej wizycie w kinie w piątek, aczkolwiek kto wie. Dobra, uciekam i do zobaczenia później.
Hej, ja właśnie wróciłam i dzisiaj w ogóle myłam sobie pędzle. Wcześniej prałam w pralce i też potem wzięłam pędzle, wymyłam. Ja co niedzielę myję wszystkie pędzle, których używam przez cały tydzień. Czasami jak mam problemy ze skórą, to wtedy, słuchajcie, pędzle myję jeszcze w tygodniu, dlatego że to jest bardzo niehigieniczne tak używać. Niehigieniczne, jak niehigieniczne, ale po prostu przynosicie te zarazki po twarzy, więc warto wtedy częściej myć ten pędzel. Natomiast ja postanowiłam sobie nowe wybrać na kolejny tydzień. Ja, słuchajcie, ogólnie mam takie trzy pojemniki pędzli. O. Tak, nie wiem, dużo, niedużo, no mogłabym mieć połowę z tego, albo nawet jedną trzecią, taki jeden pojemnik i też bym, słuchajcie, żyła, dlatego że te wszystkie pędzle są wynikiem oglądania YouTube'a przez 10 lat, no i tego, że po prostu człowiek szuka idealnego pędzla i ja przez wiele lat tak kupowałam coś tam i tak, no nie wiem, jak na 10 lat wydaje mi się, że nie jest źle, natomiast no dalej uważam, że jest to za dużo, w każdym razie no szukałam jakiegoś tam pędzla idealnego do bronzera, do podkładu i tak dalej, no i tak się zebrało. Ja ogólnie od wielu już lat nakładam podkład gąbką, jak wiecie. Dajcie znać, czym wy nakładacie. Ja gąbką, dlatego że ja lubię naturalny efekt. Skóra, która jest odwodniona, czyli ona się świeci, jest też sucha, na przykład tak jak ja mam w strefie T. Wydaje mi się, że podkład lepiej się stapia właśnie z tą skórą, gdy jest wklepany mokrą gąbką. Wygląda naturalniej i nie podkreśla suchych skórek i dlatego zaczęłam używać gąbki, ale słuchajcie, moja gąbka z Eveline, którą mam też już długo, wygląda już strasznie, aż wstyd ją pokazywać i wymyśliłam sobie, że od jutra zacznę nakładać właśnie podkład pędzlem. To jest jakiś z AliExpress, słuchajcie, są stare pędzle, także ja wam nic nie podlinkuję, bo to ma 100 lat, także to jest jakie, one są, to się, słuchajcie, to tak jak wpiszecie, tych pędzli jest tyle, że nawet na pewno znajdziecie nawet lepsze, bo to mówię, to już jakiś czas kupiłam temu te pędzle. W każdym razie, no spróbuję tym nałożyć, zobaczymy co się będzie działo. No pędzel daje mocniejsze krycie i ten podkład wygląda inaczej, inny efekt jest po pędzlu. Także zobaczymy. Wziąłam też sobie jakiś taki do bronzera. Zobaczcie, jaki kurde reanimacja pędzla za dolara, bo ta skówka jest za szeroka do tego drewienka i nawet jak skleiłam, to ona wypadała, a ten pędzel jest naprawdę spoko do bronzera. Także, no jutro nie będę sobie nakładała bronzer. I taki kabuki mało widziałam sobie do pudru, także myślę, że też będzie ok. Aczkolwiek ja tutaj w strefie te nakładam puder właśnie mokrym jajeczkiem, mokrą gąbeczką, więc i tak potrzebuję znaleźć jakąś gąbkę, też z AliExpress mam, także też stare. Będę musiała jakąś znaleźć i żeby sobie właśnie wklepać, bo wydaje mi się, że puder też lepiej wygląda na mojej twarzy właśnie wklepany gąbką, także resztę twarzy umiatam takim pędzlem, ale strefa ta jest najgorsza, także no, takie pędzle i... I co? I to wszystko, słuchajcie, w tym vlogu. Wszystko w tym vlogu. Sobie teraz włączę YouTube'a i coś obejrzę, dlatego że rano za dużo nie obejrzałam, bo po prostu nie miałam tak czasu, bo tak jak mówię, prałam te pędzle, robiłam porządek z pędzlami. Coś tam jeszcze robiłam, zamiast się uspokoić, to jeszcze, słuchajcie, wziąłam słuchawki i głośno muzę słuchałam, także ja nie wiem w ogóle. I znowu mi się chce słuchać muzy, także chyba sobie coś jeszcze posłucham fajnego. Ja to w ogóle jestem fanką lat 80., jak wiecie. 90. też są spoko, ale... głównie lata 80. lubię posłuchać sobie właśnie, może jakąś wpuszczę sobie playlistę, zobaczymy, no coś sobie pokombinuję na pewno, mam ochotę na taki totalny chill out, także ja sobie zaraz coś znajdę, żeby to był chill out, także dobra, będę się z wami żegnała w takim razie, a jeszcze ten filmik od razu zmontuję, żeby mieć, tak sobie myślę, nie wiem kiedy zobaczycie ten filmik, ale kurde, ja ogólnie mam do nagrania kilka filmików, przede wszystkim makijaż, ja nie wiem czy już widzieliście, bo to wszystko, słuchajcie, jest totalny chaos w tych filmikach, więc, bo zawsze planuję coś nagrać i nie udaje mi się i potem coś mówię we vlogu, a tego wcale nie ma. I mówiłam wam już od jakiegoś czasu, holu, mam nadzieję, że widzieliście, Boże, mam nadzieję, że widzieliście. Mówiłam wam o makijażu kosmetykami z Rossmana i też nie wiem, i jeszcze chciałam taki jeden modowy nagrać filmik, także nie wiem czy to się pojawiło, czy nie pojawiło, ja w ogóle jeszcze tego nie nagrałam jakby co, a jest 26 października. W każdym razie ja muszę na pewno kupić lampę, bo miałam kiedyś lampy i ja je sprzedałam i teraz tak sobie myślę, że chyba to był błąd, chociaż te parasolki one nie były fajne, jakieś może jakąś jedną kupię porządniejszą, bo wiecie o co mi chodzi? Nawet jak ja bym coś tutaj nagrywała w pokoju, to też jest problem, bo tu jest okno, tu jest ściana i ja czasem jak tu wam coś pokazuję, to tu się to obraz się robi ciemny, dlatego że brakuje mi światła z boku, także nawet jakbym jedną lampę jakąś taką kupiła, to ona i tak wydaje mi się, że mi pomoże w tym, co chcę dla was nagrywać. Także chciałam trochę więcej filmików takich modowych, ubraniowych, jakieś takich właśnie coś wam pokazywać, zamawiać ze sklepów, może wam pokazywać jakieś fajne perełki z jakichś tam różnych sieciówek.
zobaczymy, jak to wyjdzie. To nie chodzi o to, żeby robić Wam hole ubraniowe, tylko bardziej pokazywać Wam takie nowości ze sklepów, bo czasami jest tak, że coś na stronie widzimy i to zupełnie inaczej wygląda niż po tym, jak widzimy to na kimś, także tak sobie pomyślałam, więc zobaczymy. Jak coś z tego wyjdzie, no to na pewno zobaczycie to wkrótce na kanale. Także żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną i tym razem i serdecznie zapraszam na kolejne filmiki. Także do zobaczenia, cześć!